wystąpi Piotr Krajewski z Warszawy. Dużo rzeczy się zmieniło podczas tego performance'u, bo ja sobie gdzieś tam, jak już szedłem tutaj po schodach, to sobie myślałem, ale oczywiście wszystko stało się inaczej, jak czułem, tak? Pokazać w moim wydaniu, że uciekłem od śmierci i też tak naprawdę się od czegoś uwolnić wewnętrznie. Nie zamierzałem tutaj tuć butelek, tylko chciałem rozpieprzyć ten karton, ale później tak chodziłem z tymi butelkami i tak mówię, że obalając mig, najlepiej jak rozbiję na nim butelkę. I to, ja mówię, to było niezamierzone wszystko. Miałem prawie 8 promili alkoholu, bez detoksu pojechałem do zakonu. Będąc świadomym tego, jakie będę miał stany. Tak. Wiedziałem, że będę miał stany lękowe, że mogę tego nie przeżyć, byłem tego świadomy, że organizm może się przestać bronić i umrę, ale powiedziałem sobie, dobra, okej. Ja byłem świadkiem wielu śmierci dzieci poprzez upicie się, poprzez jakieś dopalacze, bo jeżdżę po różnych ośrodkach, że tak powiem, i widziałem to na własne oczy. Ja bym bez wiary nie dźwignął tematu. Chciałem pokazać to, że mi już ludzie nie mogli pomóc i nie było takiej możliwości. I jakkolwiek z nas ktoś rozumie siłę wyższą Boga, czy jest wierzący, czy ateista, czy agnostyk, to odróżniajmy dobro od zła i to też może być wiara. Przeniosłem zwykły worek ziemi i posadziłem kilka zwykłych drzew. Teraz te drzewa w kamieniach są jak me ręce w kieszeniach. Kieszenie palcom mają ulgę nieść. Kilka serc odłożyłem być może. Ci nigdy nie daję ślady. Znam twoje leniwe przykłady. I tylko ty mnie. I chciałem dać w sumie taki przekaz, że nie wiem, dać nadzieję sobie, przede wszystkim sobie, utwierdzić się w tym, że dam radę, że dźwignę dalej temat, tak?
takie fajne jest, że mnie to tak buzuje, że idę z tym krzyżem i już chcę skończyć i... Ale patrzę, kolega idzie z kamerą, ja mówię, no i co, no przecież ja już chciałem skończyć, nie? No ale patrzę, jest urząd miasta, mówię, dobra, to zaniosę im symbol krzyża w ramach trzeźwości i powiesię im na klamce, tak? Czy fajnie jakby ktoś, chociaż jedna osoba z tych kartek zapamiętała coś, które te mity i fakty. Było to właśnie obalenie też takich mitów i faktów, jeżeli chodzi o uzależnienia różnego rodzaju, od alkoholizmu, narkomanii, seksoholizmu i różnych. I zwrócenie uwagi na to, że to tak naprawdę nie jest nic złe, bo to jest choroba.